darmowe nagrody do zdobycia dla każdego, kiedy dostaniemy nowego Brawltalka, czy twórcy dodadzą darmową postać na święta i jeden z twórców Brawl Stars wypełni ciekawą obietnicę. Ja jestem Olo Pomidoro i dzisiaj poprowadzę te newsy. Na początku przejdźmy do ciekawego tematu. 3 lata temu jeden z community managerów Brawl Stars, czyli Dani, napisał post, że jeśli kanał Brawl Stars uzyska 20 milionów subskrypcji, to ogoli się na łyso. W 2021 roku kanał Brawl Stars miał lekko ponad 11 milionów subskrypcji, a na aktualny moment ma ich dokładnie 19,9 miliona. Jak widać, bardzo szybko ta liczba wzrosła, ale tak szybko z pewnością nie odrosną włosy Daniego, który będzie łysy. Ostatnio jeden z użytkowników Twittera przypomniał o obietnicy, którą złożył Dani. Odpowiedź Daniego na to była krótka i napisał, że dobrze im szło. Jest ogromna szansa, że przed nowym Brawltalkiem kanał Brawl Stars zdąży dobić 20 milionów subów, więc może wtedy dla beki wystąpiliby w nim dwaj twórcy bez włosów, czyli Frank i Dani. Jeśli mowa już o nowym Brawltalku, to nasuwa się pytanie, kiedy możemy się go spodziewać. Zostaje około 4 tygodnie do następnego Brawltalka. Jak wiadomo, co 2 miesiące takowy się pojawia, więc przed końcem października powinniśmy dostać nową odsłonę i omówienie aktualizacji. Aktualny sezon SpongeBoba kończy się w czwartek 3 października, kiedy też rozpocznie się następny sezon. Moim zdaniem będzie to ten rodzaj sezonu, który jest dłuższy niż zwykle i potrwa aż do 7 listopada. A dlaczego tak powinno być? No właśnie, ogólnie karnety rozpoczynają się w pierwszy czwartek danego miesiąca i tutaj mamy niefortunną sytuację, że ostatni czwartek w październiku wypada akurat 31 dnia, a następny jest właśnie 7 listopada. Także 31 listopada powinniśmy dostać możliwość zakupu wczesnego dostępu do nowego zadymiarza, który zostanie ogłoszony najpewniej 26 października. Wiadomo, nie jest to potwierdzona data i równie dobrze twórcy mogą dodać Brawltalka już 19 października, ale po prostu jest to najbardziej prawdopodobna opcja. Jeśli ta aktualizacja tak późno się pojawi, to jest możliwe, że dostaniemy w niej już jakieś skiny dotyczące świąt. Przejdźmy teraz do świątecznych spraw i nowych postaci. Jeśli wiecie, to przez ostatnie lata dostawaliśmy w sumie 3 darmowych zadymiarzy z okazji świąt. Edgara w 2020 roku i Miko pod koniec 2023 roku. Jeszcze mieliśmy Greya, który też był za darmo na święta, jednak w jego przypadku trzeba było zrobić questa i było to w 2022 roku. Teraz nasuwa się pytanie, czy i w tym roku otrzymamy jakiegoś zadymiarza za darmo. Wydaje mi się, że szanse są dość podzielone. Z drugiej strony będzie to już 3 rok z rzędu, kiedy dostajemy nową darmową postać, a z drugiej wiadomo, że aż połowa aktualnych graczy stworzyła konta właśnie w 2024 roku i nie zaznali oni jeszcze opcji dostania za darmo zadymiarza. Myślę, że każdy chciałby, żeby pojawiła się darmowa postać, jednak wszystko leży w rękach twórców i zobaczymy, jak oni postąpią. Kiedy pojawi się nowa odsłona podcastu Time to Explain? Właściwie może być to nawet w tym tygodniu. Twórcy niedawno poinformowali nas, że już niedługo pojawi się taki film, więc teraz pozostaje nam tylko czekać. A na pewno dowiemy się dużo ciekawych rzeczy z tego materiału. Ogólnie na kanale Brawl Stars w przeszłości miało miejsce 6 takich podcastów, z czego połowa z nich ukazała się w niedzielę. Wiadomo, może być to zupełny przypadek. Ale jednak przez to jest to lekkie nakierowanie na to, że następny podcast też pojawi się w niedzielę. W ostatnich sobotnich newsach dowiedzieliście się, że Kenji już nadciąga. No i mamy teraz jego ofertę w grze. Jednak twórcy postanowili zwiększyć cenę tego zadymiarza w przeciwieństwie do oferty na Draco i kosztuje on aż 144 zł i 99 groszy. Jest to cena zwiększona o 25 zł od kosztu wczesnego dostępu Draco. Przy czym dostajemy tutaj dość podobne rzeczy, jedyne co tak naprawdę się zmieniło to 10 tysięcy błyskotek w ofercie. Wcześniej dawali oni 5 tysięcy, no ale cena jednak była niższa. Więc czy tutaj warto jest wydać więcej i dostać trochę błyskotek? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Na koniec najważniejsza sprawa, czyli darmowe nagrody, które każdy z Was będzie w stanie zdobyć.
Już w tę sobotę i niedzielę na stronie event.brawlstars.com będzie można obstawać mecze i zgarnąć darmowe przedmioty. Jeszcze nie będą to Mistrzostwa Świata, bo to dopiero w listopadzie, ale mamy teraz tak zwany wrześniowy spektakl. Mecze w tym wydarzeniu będą odbywały się w sobotę o 5 i 10 rano. Chwilę przed rozpoczęciem trzeba oddać swoje głosy, więc myślę, że tutaj ciężko, żeby ktoś na tą 5 rano specjalnie wstał. Ale nie trzeba się martwić, bo następnego dnia, czyli 29 września w niedzielę, o godzinie 15 i 20 też będą rozgrywane mecze. Oprócz oddania głosów warto jest też oglądać wydarzenia na tej stronie, ponieważ w międzyczasie podczas oglądania są podawane takie mini quizy, gdzie można dostać dodatkowe punkty i mieć większą szansę na zgarnięcie wszystkich nagród. Na ten event twórcy dali nam 10 darmowych nagród, gdzie 9 z nich to losowe star dropy, a na koniec za zdobycie 1000 punktów bardzo fajna emotka pucharka w stroju ninja. Jeśli nie będziecie w stanie oglądać tych meczy ani ich obstawiać, to nic straconego, ponieważ od 1 do 3 listopada odbędą się faktyczne finały mistrzostw i wtedy te nagrody powinny pozostać do zdobycia. To by było na tyle z tych newsów, wpadnijcie na mój kanał na YouTube, oczywiście tutaj zostawcie też łapkę w górę i subika, najlepiej z dzwonkiem, żeby następnych newsów nie przegapić. No i trzymajcie się, narka!